Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo z iPhone'em w roli głównej i nie tylko, bo będzie dzisiaj o sklepie iTunes Store. Jest to sklep muzyczno-filmowy od Apple'a. I tak, po pierwsze, czasami mam takie problemy z mową, żeby nie było problemu. I czasami muszę po prostu przerwać, nie? Czasami tak mam. Po drugie, ten film będzie trochę długi, bo będzie najpierw na komputerze, potem najpierw na iOS, potem na komputerze, jak korzysta z tego sklepu, nie? Po trzecie, także się zobaczcie sobie herbatkę, tą kawkę, usiądźcie i sobie oglądajcie, nie? A po trzecie, i zaczynamy, żeby nie przedłużać, ale najpierw suchar. Co się stanie, jak zadzwonisz pod 799? O, ja iPhone się zrestartował chyba. Tak? Tak. No nie wiem dlaczego, ale jak widzicie, był pulpit i się zrobił reset. Napiszcie mi w komentarzu, co zrobić, żeby się tak nie działo. Czy to system jest jakoś działa niestabilnie, po prostu się potrafi się zresetować, nie? I tak może być podczas nagrywania filmu. No to będziemy musieli tak robić. Jeśli się nagle wyłączy, to znowimy i włączymy ponownie, nie? Tą aplikację iTunes Store. Ale wracamy do tematu. Najpierw słuchaj. Co zadzwonisz po... O, znowu? Nie. Co się stanie, jak zadzwonisz pod 799? 799, tak. Policja przyjedzie, ale to jest na wstecznym biegu. A dlaczego? No bo 799, nie? Od końca. 997 i 799, nie? Dobra, to nawet mi się ta bateria nie naładowała do końca chyba. Bo był podłączony i jest 79%, także ja nie wiem, czy to nie będzie kwestia spadającego napięcia na baterii. Dlatego, o, 78, tak. Dlatego się ten iPhone resetuje. Bo spada napięcie. Tak może być, bo mój brat miał tak z Huawei MP10. Też mu się tak nagle wyłączało. Stwierdził, że to płyta gówna, więc sobie kupił, no. Załatwili mu rodzice S21+. I mu działa super. Dobra, teraz wracamy do tematu. Otwieramy tego iTunes Store, szukamy, to jest taka ikona takiej białej gwiazdki na różowym tle. Takim fioletowo-różowym. O. I jeśli się znowu zrestartuje, no to znowu będziemy czekać, aż się system uruchomi, nie? No trudno. A jeżeli bateria nagle się po prostu rozładuje, no to trudno. To będę musiał pójść po kabel i podłączyć, no bo wydaje mi się, że po prostu bateria klęka. Ale nowa jest kupiona, nie? Więc zamiennik, więc bo oryginału już nie dostaniesz do szóstki. Jest. Nie? No napiszcie mi, co z tym można jeszcze zrobić w komentarzu. Dobra. Po otwarciu tej aplikacji, tego iTunes Store, co nam się ukazuje? Mamy cztery zakładki. Muzyka, filmy, szukaj. Dźwięki, a nie, pięć. Dźwięki i więcej. Po kolei. Zaczniemy najpierw od przeglądu aplikacji, jeśli chodzi o muzykę. I na tym skończymy, bo ja nie pokażę wam, jak ta muzyka działa, w jakim on jest formacie, bo ja muzyki nie kupuję w ten sposób, gdyż ja korzystam ze Spotify i ewentualnie YouTube'a. No i radia internetowego, nie? Ale muzyki w ten sposób, takiej w postaci cyfrowej, nie kupuję. Więc tak, muzyka. Zaczniemy od po kolei. Mamy tutaj gatunki i tutaj sobie możemy przejrzeć gatunki. Wszystkie gatunki, dźwięki. No to dźwięki to mamy dzwonki, to później. Alternatywna muzyka, muzyka klasyczna, dance, muzyka elektroniczna, hip-hop, rap, jazz, metal, pop, R&B, czyli roll and bass, oraz i soul, reggae, rock,
muzyka filmowa nawet jest do kupienia, soundtrack z filmów i muzykę świata. Czyli taka tak zwana muzyka etniczna, to jest taka światowa, taka jakieś związana z jakimiś obrzędami. Dobra, i tak. I każdy gatunek możesz sobie otworzyć, tak pokażę wam. Otworzyć i przeglądać, ale ja nie będę po kolei każdego gatunku otwierał, a znowu się zastartował, czy się wyłączył ekran tylko. Czekajcie. Tak, znowu się zastartował. Wiecie co? Houston, mamy jakiś problem chyba. Jak tak się będzie resetował ten iOS, to ja nie wiem, co to się stało. Bo tak się nie robiło. Ale zaczęło się tak robić, jak ja rozładowałem iPhone'a do końca. Do zera. Nie chciał się ładować. Więc naładował się, ale bardzo opornie się ładował. Więc możliwe, że bateria była już uszkodzona przez to rozładowywanie, nie? Bo po prostu zapomniałem podłączyć i widzicie, takie cyrki są. Także tylko szybko pokażę wam ten sklep, żeby nie przedłużać, nie? Przez to widzicie, takie cyrki się dzieją, nie? Teraz. Więc jedziemy. Tylko pokażę, co w tym sklepie mamy. Aha, połączenia z internetem jeszcze nie nawiązało. Panów. No. Czekajcie, bo widzicie, iOS znany, słynny jest z takiej stabilności, a jednak jest gorzej niż Android. Ogólnie Apple jest znany ze stabilności swojego oprogramowania. A jednak chyba przestaje być taki znany z tego, bo błędy jakieś pojawiają mu sterki, nie? No i co teraz? Ten sklep nie chce uruchomić. Ojejejejejeje. A jeszcze, no jest dobra, wczytało się. Dobra, co my w tym sklepie mamy? Tylko takie pokrótce tylko pokażę. Nowe wydania. To możemy sobie podejrzeć wszystkie najnowsze albumy. No listę najnowszych album, ale tak konkretnie album włączyłem. Wszystkie. O, teraz mamy konkretne najlepsze albumy, takie najnowsze. Top News, ja na to mówię, to jest po prostu najnowsze albumy w sklepie iTunes Store. Dalej mamy reklamę Apple Music, więc sobie to podarujemy. Tutaj jest Hits. Czyli top of the top, jeśli chodzi o pojedyncze utwory, bo pojedyncze utwory też tutaj możemy kupować, ale ta lista jest aktualizowana codziennie, bo tutaj jest hits, jak się ma na to wskazuje, nie? Hity dzisiejszego dnia. Dalej mamy zamówienia przedsprzedażowe, to jest tak zwany, czekajcie, jest dobra. To jest tak zwany prepaid. Czyli sobie możesz zapłacić, zamówić album, ale on nie jest dostępny jeszcze. Czyli to jest tak zwana przedsprzedaż. Czyli zamawiasz sobie albumy, nie? I czekasz, aż ci przyjdzie e-mail na swoje konto, aż z informacją, że będziesz mógł sobie pobrać, nie? I wtedy sobie możesz normalnie pobrać na iPhone'a, czy tam na komputer, nie? No i mamy gatunki, no to gatunki wam już pokazywałem. Albumy doskonałych cenach, czyli nic innego jak promocje. Przeceny na różne albumy. Polecam sobie zajrzeć, bo tutaj mamy ciekawe albumy różnych artystów, różnych gatunków. Tylko że przecenione. Nic innego jak promocje. Top album. Pop, no to mam nadzieję, że nie trzeba to maczyć. Top albumów z gatunku popowego. Dalej mamy top album rock, no to już nie będę otwierał, tak? Sobie też możesz przewijać lewo prawo, nie? Już nie będę przewijał, bo nie chcę przedłużać materiału. Top album hip-hop, rap.
top album, soundtrack, czyli właśnie muzyka filmowa. Nie? Dalej mamy top album Children's Music, bo tam był, to pominąłem ten gatunek, ale w gatunkach też mamy muzykę dla dzieci i na skróty linki. To możesz sobie uzyskać 3 miesiące Apple Music bez opłat, no to o tym na ten temat się nie będę wypowiadał, bo to jest Apple Music. Dalej mamy Apple Music One, czyli nic innego jak radio internetowe. O, możesz sobie włączyć radio internetowe. Sorry. Tutaj mamy radio internetowe, które jest o dziwo za darmo, więc brawo. Możesz sobie radio internetowe od Apple odpalić, tak zwany Apple Music One. Nie? Znaczy włączyła nam aplikacja muzyka, ale o aplikacji muzyka będę robił osobny materiał, nie? I o tym radiu też jeszcze raz najwyżej wspomnę. I dalej mamy radio Open Music, czyli właśnie mamy wszystkie stacje lokalne, międzynarodowe, a to głównie są stacje od TuneIn. Także jeżeli używasz tej aplikacji, no przepraszam, no tak mam czasami. Jeżeli chcesz słuchać tych samych stacji radiowych, co na iPhone'ie, na Androidzie, to wystarczy, że pobierzesz sobie aplikację TuneIn Radio. To jest taki dostawca tych stacji. Nie, taki operator. No i widocznie TuneIn, aby podpisało umowę z TuneIn i mogą sobie udostępniać w swoich aplikacjach, nie? A na samej górze mamy Apple Music One. To jest tak zwana, to jest taka stacja radiowa od Apple'a. I tych stacji należących do Apple Music One są trzy. Apple Music One, to jest stacja ogólna. Dalej mamy Apple Music Hits, czyli takie po prostu same hity, same najnowsze utwory. I Apple Music Country, to jest muzyka country. Country to jest taka muzyka, taka coś pomiędzy jazzem, a takim country było bardzo popularne w latach 60. i 70., więc to jest taka muzyka specyficzna. Taka bardzo popularna właśnie w tym okresie czasu. I dalej mamy zamówienia przedsprzedażowe, czyli sobie możesz po prostu jeszcze w ten sposób otworzyć to miejsce tych przedsprzedażowych zamówień, nie? I to by było, jeśli chodzi o to, to byłoby tyle, bo tu mamy jeszcze gatunki takie, nie? To już wam pokazywałem. Grupowanie według polecanych, nie? I listy przebojów, czyli po prostu top of the top. Jeśli chodzi o utwory, albumy i teledyski nawet, słuchajcie, możesz sobie teledysk kupić. To już według mnie trochę takim absurdem, że sobie możesz teledysk kupić, jak jest on na YouTube, możesz sobie za darmo obejrzeć, ale no, takie epy oferuje możliwości, nie? A tutaj mamy ta lista, ta ikona ostatnia, to jest tak zwana lista życzeń. Czyli każdy za chwilę wam powiem, jak dodać, nie? Taki album do listy życzeń. Tutaj sobie możesz otworzyć listę życzeń, komendy, które były wykonywane przez Siri, i historię przeglądanych albumów, przeglądy, nie? Czyli i się znowu już restartował iOS, nie? No trudno, tak widzicie, jest, nie? Takie życie. O, widzicie, przeglądałem w normalny sposób aplikację i się zrestartował iOS, nie? To taki hard reset się zrobił, nie? Będę musiał aplikację włączyć ponownie. Napiszcie mi, co to się dzieje, bo ten iPhone pochodzi z 18 roku, może płyta gówna już siada. Bo jeżeli tak, to nie będę robił filmów o iOSie, bo jeżeli to będzie mi utrudniało pracę, no to dziękuję. Bo szykuje się S20 FE, więc może się coś nowego pojawi na kanale. Także piszcie, jeżeli to jest ustawka sprzętowa, to sobie odpuścimy już iOS-a, bo to jest utrudniające, nie?
taki reset, bo tu sobie wam opowiadam coś, a to nagle się wyłącza, nie? To sobie odpuścimy, jak ma być jakieś kłopoty, trudności, no to ja dziękuję. Czekajcie, o, jest, dobra. No i te listy przebojów właśnie wam pokazywałem, nie, tutaj. Tak, no i tą historię tutaj, nie? Teraz co możesz zrobić z każdym zdawanym albumem? Sobie weźmiemy listę przebojów, otworzymy jakiś album, klikniemy na niego i możesz sobie tutaj, nie będę wątał, bo tutaj sobie możesz kliknąć na utwór i posłuchać fragmentu, ale nie będę tego robił ze względu na prawo autorskie. Możesz sobie poczytać recenzję. Tak jest dosłownie z każdym albumem, więc dosłownie tak samo jest ze wszystkimi albumami. Więc polecam sobie we własnym zakresie popatrzeć. No i podobne albumy do wybranego jeszcze możesz sobie otworzyć, nie? No tak, dalej pod spodem mamy... Nie włączyłem niczego? Chyba nie. Jeszcze informacje na temat albumu. A no to w recenzjach będą chyba informacje. A nie ma więcej informacji. Tylko tytuł, rok wydania, gatunki, liczba utworów, nie wydanie, data wydania albumu. No i jeszcze link do udostępnienia, ta pierwsza ikona tutaj po prawej stronie, prawie górny róg, to jest ikona udostępnienia linka. Możesz sobie, właśnie teraz fajna funkcja, czyli podarowywanie. Jak klikniesz sobie podaruj, to możesz sobie podarować komuś ten album, wysłać e-maila i tak jakby zapłacić za niego, nie? Ty zapłacisz, ale ktoś inny dostanie. To jest naprawdę też szacun i też się powinniśmy poszanować tą firmę Apple za takie coś, bo taki Google w swoim Google Play Music, jak jeszcze istniało, to nie oferował czegoś takiego, ale nie zdążyłem filmu zrobić, bo zamknęli już tą usługę na rzecz YouTube Music, który jest płatny. Nie? Podobne coś do Apple Music i Spotify, ale jest to płatne. Już mi się okres próbny skończył, bo niestety bo ja próbowałem, ale nie zdążyłem zagrać filmu, bo się skończył trial. Nie? Dobra. To tak. Jak będą jakieś pytania na temat jakiejś funkcji, bo ja nie pokazuję wszystkich funkcji dogłębnie, żeby to też nie trwało, a zresztą ja wam podam linki do artykułów od Apple'a. Nie? To tam jest wszystko bardziej od A do Z napisane, co i jak wygląda. Nie? Ale się mnie też pytajcie, jak chcecie. Wolicie się mnie zapytać, nie? No i mamy dodać do listy życzeń, możesz właśnie ten album wybrany. Teraz nie wiem, co ja kliknąłem. Chyba kliknąłem zrestartuj. Tak, dokładnie. Nacisnąłem opcję zrestartuj, bo się zrestartował iOS. Mam nie. OMG, co się dzieje? Nie chcę używać tego drugiego skrótu, wiadomo jakiego, nie? No, FTW, o. Na koniec powiedziałem, żeby nie było wiadomo. Żeby było wiadomo, o co chodzi, nie? Żeby nie używać tego. No, kurka, bo na co się dzieje? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja się nie denerwuję, nie? Tylko po prostu to jest utrudnienie w nagrywaniu filmów. Jeżeli jest coś kwestia sprzętowa, to nie będę robił więcej filmów z iOS-a, bo to jest utrudnienie. Nie? A jeżeli coś się, to jest kwestia wyłącznie programowa, może jakaś aktualizacja, która była, bo była aktualizacja do 14.4.2, może ona ma jakiś bug, który powoduje restart, nie? Albo po prostu już ten, no może da się zdowngrade'ować, czyli cofnąć wersję iOS-a z powrotem, nie?
albo po prostu cały system wgrać przez program na komputerze jakoś. No, napiszcie mi, co to się dzieje. Czy wy też tak mieliście z iPhone'ami waszymi? Bo baterię trzymam w miarę dobrze. Także to chyba nie będzie napięcie na baterii. To jest, będzie coś innego. Myślę, że to jest kwestia programowania. Dobra. Dodawanie do listy życzeń, tak? I nam się dodało do listy życzeń, która jest... Które mamy tutaj pod tą ikoną. I mamy album, dodałem, jak widzicie. Albumy, filmy też dodawałem. Za chwilę do filmu spróbujemy przejść. No i z tego tytułu możesz sobie przejść. Bo lista życzeń, jakby ktoś nie wiedział, co to jest tak zwane, czy po angielsku nazywa marzenie po angielsku. Memory list, czy jakoś. Ale nie pamiętam. No, jakoś tak chyba. Ale tu głównie chodzi o to, że sobie wybrałeś, znalazłeś jakiś album fajny albo film, ale ty na niego nie stać w danym momencie, no to dodajesz sobie do listy życzeń i on tam sobie siedzi, nie? Jakby nagle będziecie stać, no to sobie po prostu kupisz, nie? Nie będziesz musiał tego szukać, jak zapomnisz tytułu, nie? Na przykład, tylko otwierasz listę życzeń i tam ona siedzi. Tamten, ta też siedzi. I sobie możesz otworzyć i sprawdzić, co to było, nie? Poza tym możemy jeszcze skopiować łącze i udostępnić na przykład linka na e-mailem przez AirDropa, wysłać wiadomości, SMS, Messengerem, jak masz zainstalowanego i tego typu do innej aplikacji linka możemy udostępnić, nie? Na przykład na WhatsAppie albo jakoś inaczej, nie? Dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o muzykę. Jeszcze może wam powiem, jak kupować takie albumy, nie? To sobie, jak wybrałeś jakiś album, to sobie klikasz po prostu na cenę. Trzeba podać cenę, tak? Klikamy zakup. I trzeba podać hasło. Ale jakby się nie zastartuje iOS, no ale jak się zastartuje, to trudno. To poczekamy, aż się uruchomi. Napiszcie mi, co tu się dzieje, bo sam jestem ciekawy. Dobra, wpisałem hasło. Trzeba potem wprowadzić, wybrać, kontynuuję kliknąć, jeżeli nie ma żadnego środka na koncie, dodanego środka. No salda, nie? Ani żadnej formy płatności zintegrowanej, no to trzeba kliknąć kontynuuj. I teraz, nie zresetował się. Tak, ja jestem jasno widzę, naprawdę. Dokładnie, no, zrestartował się system. Napiszcie mi, bo to jest utrudniające. Jeżeli to jest kwestia sprzętowa, to nie będę robił filmów na temat iOS. A jeżeli to jest kwestia programowa, to napiszcie mi, co zrobić, żeby się tak nie resetował system. Bo to jest utrudnione. Żeby wyobraźcie teraz, że pracujecie sobie na komputerze w Wordzie i dzisiaj nagle... Resetuje tak komputer. Nie wściekłbyś się? I co? I 3 godziny pracowałeś nad jakimś dokumentem i już go nie masz. Nie? No właśnie. To ja dobrze, że ja nagrywam kamerą, a nie z funkcją nagrywania pobitu. Bo bym normalnie nie wytrzymał, nie? Z nerwów. A ja muszę... O, i widzicie, komunikat się pojawił. Nie można kupić. No, bo się zresetował system. A ja muszę opanowywać, bo ja choruję na podatkę, nie? Nie wiem, czy wiecie o tym. No ja mówiłem może w jednym filmie o tym, nie? Kiedyś. Dobra, wpisuję hasło jeszcze raz. Kontynuuj szybko, bo się zresetuje.
O, jest, udało się. Zaraz powiem, jakie formy płatności są dostępne, jeżeli chodzimy do firmów. Mamy dostępne Apple Pay, karta kredytowa bądź debetowa, BLIK, czy jak masz bank Twój obsługuje płatności BLIK, no to możesz sobie kod BLIK wygenerować i zapłacić, oraz telefon komórkowy, czyli do rachunku za telefon możesz doliczyć jednorazowo, nie? Opłatę za film czy jakiś album. Nie? Dobra, idziemy do filmu, żeby to też nie czyli. Oj, co ja włączyłem. Aha, czekajcie, bo. Idziemy do filmów, bo nie chcę przedłużać tego materiału, bo jeszcze wersja komputerowa będzie. Więc dobra. Jeśli chodzi o filmy, to również mamy gatunki i tutaj gatunki mamy tak. Wszystkie. Alicja i akcja i przygodowa, przygoda, tak? Klasyka, komedia, dokument, dramat, horrory, niezależne, czyli taki gatunek filmy, które się nie klasyfikują do żadnego z tych gatunków poniższych. Kino familijne, filmy muzyczne, czyli takie musicale, romanse, tak, science fiction i fantasy, sportowe filmy, thrillery i westerny. Czyli takie westernowe filmy, a czekajcie, to ja jestem, bo jestem tak przyzwyczajony do przełączania tych aplikacji. I co my tu mamy? Wszystkie gatunki, tylko wam pokażę co, bo każdy gatunek ma swoje top listy, każdy gatunek, jeżeli chodzi o muzykę i filmy jest dokładnie tak samo. Każdy gatunek ma swoje top listy, każdy gatunek ma swoje sekcje, więc ja polecam, jeśli interesują cię wyłącznie thrillery, żeby otwórz thrillery i przejrzyj, co tam jest już w własnym zakresie, bo nie będę każdego gatunku omawiał wam osobno, bo będzie to trwało wieki. Na samej górze mamy polecane filmy, takie top of the top, takie najbardziej popularne, się same przewijają. Pod spodem mamy nowości, czyli najnowsze filmy ze wszystkich gatunków, jak włączysz sobie thrillery, ja będę miał najnowsze thrillery tylko, nie? Tak? Sortowane według tytułu, według daty wydania i według bestsellerów, czyli według popularności. Dalej mamy cery, niewinność, to jest reklama jakiegoś filmu. Queens of Sci-Fi Complete Alliance, to jest jakaś Queens of Sci-Fi, czyli królewskie science fiction, czyli to są takie najpopularniejsze filmy, jeśli chodzi o sci-fi. Nawet Avatar jest, ale ten pierwszy z dubbingiem oglądałem, ale z napisami. Filmy za mniej niż 30-35 zł. Czyli promocje. Można coś fajnego czasami wyhaczyć. Polecam sobie zajrzeć. Bo filmy można też wypożyczać, o tym za chwilę wspomnę. Tak jak w Google Playu było, nie? Dalej mamy bestsellery do wypożyczenia. No właśnie o tym właśnie teraz wspomnę. Możemy najpopularniejsze filmy do wypożyczenia. Wypożyczanie na czym polega? Płacisz i masz dostępne na koncie przez miesiąc, przez 30 dni, ale jak zaczniesz oglądać, to w ciągu 48 godzin musisz ten film dokończyć. Podobnie jest w przypadku Google'a. Nie? Możesz sobie wypożyczyć pobrany, zostanie na telefon, nie? Żeby obejrzeć i potem koniec, nie? Albo na komputer, jeżeli użyjesz programu iTunes na komputerze. Bestsellery do wypożyczenia, tak? Eksploruj nową aplikację Apple TV, no to jest reklama właśnie Apple TV. Wypożycz na mniej niż 5 zł, czyli wszelkiego rodzaju, o, no i znowu się zrestartował, czyli elegancko. Jak nazwę ten film chyba iTunes Store plus resetujący się iPhone. Tak na humoru.
Dawajcie łapki w górę, to się będzie więcej resetował. Nie, jestem człowiekiem z humorem, także możecie się nie krytykować mnie za to, bo ja lubię tak podchodzić, tak, w taki humorystyczny sposób. Ja mam jakieś oszczędzanie energii włączone, ale nie wątpię, żeby to powodowało jakieś restarty. Mi się wydaje, że to mu albo napięcie na baterii, albo jakiś bug na iOS-ie. Co my tam dalej, na tym byśmy skończyli. Aha, tutaj jesteśmy skończyli. Wypożyczanie za mniej niż 5 zł. Już nie będę otwierał, możesz, bo to możesz sobie też przewidzieć, nie? Bo widzicie, że się resetuje. Filmy po polsku. Jakieś inne reklamy, inne konkretnych już materiałów filmów, nie? Bestsellery, akcje przygodowe. Bestsellery familijne. Te takie dla całej rodziny. Pakiety filmowe. To są tak zwane pakiety film packs. Nie, movies packs po angielsku. To są takie serie. Czyli jak na przykład Harry Potter, nie? A nie, to nie jest Harry Potter. A wygląda podobnie. No, ale to jest kobieta. Przepraszam. Ale to o to chodzi, nie? Że pakiety to są jakieś takie kilka filmów, można skupić za jednym zamachem. No, otworzymy, spróbujemy otworzyć jeden pakiet, to zobaczycie. O, za 50 zł macie filmy w tym pakiecie, nie? Trzy filmy za 50 zł. To wyjdzie czasami nawet taniej, wyjdzie jak kupisz sobie pakiet niż pojedynczo filmy, nie? No i gatunki, nie? Które wam już pokazywałem. Zamówić filmy, to mamy przez sprzedaż. Czyli filmy są oferowane również przez sprzedaży, nie? No, tu mamy listę i możesz sobie zamówić konkretny film w przedsprzedaży, czyli dostaniesz e-maila, jak będzie dostępny do pobrania. I film z Quick Links, czyli szybkie linki, wypróbuj Apple TV Plus bez opłat. No to Apple TV to jest usługa VOD, ona jest płatna, więc nie będę o niej robił filmów. Obejrzyj misję Grey Bound w Apple TV. Greyhound. Ja dobrze to przeczytałem. Nie znam tego serialu czy filmu, ale się nie wypowiem. Wsparcie, czyli link do pomocy technicznej. Jeżeli coś nie działa, to sobie możesz tu otworzyć i odpoczytać. Kupione. To masz linki do... Ale chyba wsparcie. Nie, kupione. Tutaj sobie możesz otworzyć i odtworzyć kupiony przez siebie film. Albo go pobrać, jak nie jest pobrany. Tak samo jest w przypadku muzyki. Chyba, że ja nie kupionych nie otworzyłem. Nie, kupione. Ja nie mam być kupionego, dlatego tutaj jest pusto. Moja lista życzeń, to już wam tłumaczyłem, co to jest, więc nie będę tego powielał. Nie? Rekomendowane dla ciebie, czyli tak zwany Genius. To jest tak zwany Apple Genius, czyli technologia, która pozwala na takie te rekomendowanie kolejnych treści na podstawie wcześniej kupionych filmów czy muzyki. I to się nazywa Genius. Znowu się restart, to jest chyba 6 czy 7 na moim filmie, więc mówiłem, żebyście dawali jaki, to wtedy będzie więcej. Oczywiście nie mówię poważnie, to tylko tak na poprawę humoru dla was specjalnie, bo wiem, bo i dla siebie, bo mi to przeszkadza trochę, no ale na trudno. Ostrzegałem, ten film będzie długi, więc mówiłem, żebyście zaprosili sobie kawkę czy herbatę. Filmy, okej, okay, idziemy na sam dół. Wsparcie, kupione, moja lista życzeń, rekomendowany dla ciebie, dowiedz się więcej o iTunes Extras. iTunes Extras to jest bardzo fajna rzecz.
której nie oferuje Google, ale to są takie dodatkowe materiały do kupionych filmów. Jeżeli sobie wybierzesz jakiś film, to tam będziesz miał informację, czy jest iTunes Extras dostępny. Ale co to jest iTunes Extras? iTunes Extras to są materiały takie na przykład poza za kulis, wywiady z aktorami, jakieś dodatkowe, mniej znane materiały na powstawania filmu, takie dodatkowe materiały dla tych, co lubią dany film. Takie ekstrasy. Takie dodatki. No i mamy dalej. Dawaj się więcej na ładzie Zekstras, tak? Zamów filmy, czyli przedsprzedażowa lista, wypożyczanie i kupowanie filmów. No to masz... Czekaj, bo... Tak, no masz informacje na temat, jak to robić, jak to działa. Nie? I filmy dostępne do wypożyczenia. A, czyli jak dostaniesz te... Nie, tu mamy filtrowanie. Tylko mamy filmy do wypożyczenia i one są też gatunkowo dzielone, nie? Jak widać. No, jak wygląda takie kupowanie? Podobnie do muzyki. Jeżeli sobie wybierzesz film jakiś, to masz informację, możesz zwiastun włączyć, jeżeli jest dostępny, nie będę robił, bo żeby nie było problemu z prawem autorskim. Opis filmu. Oczywiście to jest chyba film po angielsku, dlatego jest po angielsku opis. Aktorzy, reżyseria, scenarzyści, informacje dodatkowe, gatunek, języki, studio, czasowania, wielkość pliku, format i język, nie? No, to jest akurat napisy są, film z napisami, nie? Ale awatar jest dostępny nawet z dubbingiem. Kliknę sobie na wyszukajkę i sobie wyszukamy. A V A T A R. Nie wiem, czy ja dobrze pisałem. Dobrze pisałem. Proszę. Ale to jest ta pierwsza część. A nie, dwa. Nie, przepraszam. Jedenka. Ten, bo sequela tutaj nie widziałem, nie? Bo jest sequel, ale sequela nie oglądałem. Ale jeżeli nie widziałeś tego filmu, to polecam sobie zobaczyć, bo to jest taki ciekawy, taki trochę długi, bo 270 minut chyba trwa, ale polecam, bo jeżeli lubisz sci-fi, to ci się spodoba. Jest język, to jest nawet wersja z dubbingiem tutaj na iTunesie dostępna, nie? Za 50 zł chyba do kupienia. Na to nagrywania filmu. Więc sobie możesz kupić i pobrać. Nie? Kupowanie wygląda tak samo jak muzykę. Więc już nie będę pokazywać. Nie? Teraz pokażę wam dźwięki, dzwonki. Nie? Znowu się kurczę zresetował ten iOS. Ja tylko marnuję czas przez to. I przedłużam film. No ale no trudno co zrobić. Mam nadzieję, że polajkujecie i będziecie subskrybować mój kanał, bo to mnie będzie motywowało. Ale jeżeli to restartowanie się będzie powtarzało i będzie coraz częstsze, to jest też problem albo software'owy, albo hardware'owy, czyli sprzętowy. To mi napiszcie. Jeżeli macie, używacie iPhone'a i... Albo wiecie, co to może być, nie? No to mi piszcie w komentarzu, bo to mnie kurczę będzie uświadomi mnie, co to jest, co to się dzieje. Nie? Ja się zapytam na pewnej grupie facebookowej, sadownicy, od Mateusza Kawczyka, pewnego youtubera. Może będą wiedzieć, o co chodzi. No, bo ta grupa jest całkiem spoko. Dobra. No i mamy informację o tym filmie, nie? Ten, no, to jest akurat włączył inny film, This Room. This Room, nie wiem jak się to czyta. Kupić możesz za 10 zł i wypożyczyć za 3 zł. Bo to jest jakiś serial chyba.
Nie, film do jakiejś promocji widocznie. Dobrze, więc tak to wygląda. Dalej mamy dzwonki, dźwięki, zakładkę dźwięki. I tu sobie możesz kupić dzwonki na telefon. A, i nie powiedziałem, bo jeszcze filmy. Filmy są grupowane też na listy przebojów tutaj. Listę przebojów masz, nie? Czyli najpopularniejsze filmy. A teraz przechodzimy do dzwonków. Również mamy zakładkę polecone i listę przebojów. I tutaj mamy featured ringtones, czyli takie featured, czyli współpracujące po angielsku, bo featured to jest funkcja. Funkcjonalne, może bardziej tak można by to przetłumaczyć. Dalej mamy dźwięki komunikatów, dzwonki na telefon i to tyle, nie? I każdą listę sobie możesz przewijać lewo, prawo, nie? Tutaj też. Jeżeli wybierzesz sobie dany dzwonek, to sobie go możesz tutaj poczytać recenzję, komentarze, nie? Kliknąc na niego, to wtedy otworzysz, nie? I tak dalej, nie? Dobra. I sobie go po prostu kupić i wtedy w ustawieniach ci się on pojawi. Będziesz mógł go sobie wybrać, nie? Albo udostępnić też możesz, nie? Linka. W przypadku filmów też tak jest, nie? O, znowu się zrestartowało. Mi się wydaje, że to jest coś nie tak, albo bateria nie kontaktuje, bo ona była wymieniana. Możliwe, że coś nie kontaktuje dobrze, bo ona była wymieniana na domowy sposób, więc ona może coś tam, ta taśma nie kontaktuje. I kurde, no jeszcze na Androidzie tego z takiego nie miałem. Raz mi się tak zrobiło tylko na mojej starej Xperia M5, którą jeszcze mam, ale działa normalnie. Raz tego się tak zrobiło. Ale dosłownie tylko raz. I potem już było dobrze. Więc uznałem, że to po prostu błąd programowy, bo potem była aktualizacja jakaś z sklepu Play i się to naprawiło. Już się więcej tak nie robiło. Więc no, ale tu się to robi często i dużo, więc ja nie wiem, co to jest, nie? Dobra, wracamy do tematu. No i ten dzwonek tutaj sobie też możesz udostępnić, nie? Więc nie będę przedłużał, bo jest tylko i wyłącznie dzwonek. Możesz sobie kupić, ale czy jest sens kupowania dzwonków? Moim zdaniem nie. Są strony, które oferują darmowe dzwonki i aplikacje, takie jak Zedge. Ja polecam aplikację Zedge, którą omawiałem też na filmie, więc on podziękuję. Jest wersja na iOS-a, tam omawiałem wersję na Androida, ale jest wersja na iOS. Także sobie znajdziesz w App Store bez problemu. Nic okładka więcej. Tutaj mamy Genius, no to już wam pokazywałem. Tutaj jest, tłumaczyłem, więc nie będę tego otwierał. Kupione i pobrane rzeczy, nie? Sobie możesz tutaj przejrzeć, o już kurczę widzicie, zaczynałem film, było 78%, a już jest 31%. Więc kurka, muszę iść po kabel. Przepraszam was, za chwilę do was wrócę. Pójdę sobie tylko po potrzebny lighting, żeby mi ten iPhone nie rozładował. To już jasne jest, co jest nie tak. Są teraz tak, napięcie na baterii spada. Spróbuję sobie go tutaj jakoś teraz podpiąć. Przepraszam was za trzaski, ale podłączam kabel. Dobra, idę. Przepraszam was za huk, ale przekręciłem mikrofon. Możliwe, że będziecie słyszeć taki głośny huk, ale to przepraszam, jeżeli się wystraszyliście. To moja wina, bo zahaczyłem o mikrofon. Podłączam ładowanie. Dobra, podłączyłem. Tak, tak. Z
spada napięcie na baterii, czyli bateria jest do kitu. Czyli nic już z tym nie zrobię. Chyba. No ale zobaczymy. Co to, jak to będzie się postępowało, nie? Dobra, no to byłoby tyle, jeżeli chodzi o iTunesa. Mogę wam jeszcze pokazać iTunesa Store na iOS. Mogę wam pokazać jeszcze tutaj, że mamy to podarowywanie. To wam już pokazywałem, nie? Że możesz podarować komuś, ale nie, to jest podarowywanie pieniędzy. Czyli wybierasz sobie kwotę tutaj, nie? Wpisujesz e-maila, nazwę, a nadawcy, wiadomość i robisz tak, aby przelać z konta innego iClouda na innego iClouda, nie? No i się znowu zrestartowało. Więc to na 99% będzie bateria uszkodzona, bo się rozładowała do końca i straciła właściwości własne i jest koniec. Albo nie kontaktuje po prostu, dlatego się szybko rozładowuje, bo spada napięcie i system to interpretuje jako rozładowywanie się. Może, bo ten iPhone mi upadł, więc też mogło się rozłączyć. No właśnie, upadł dołem ekranem do góry, więc może mi po prostu, wiem, z pół metra wysokości, ale tak uderzył tak twardo na panelę, więc może coś się uszkodziło. No dobra. Jeżeli to będzie postępowało, to nie będę robił więcej filmów, bo to będzie coraz trudniejsze. Oczywiście z iOS-a, nie? No oczywiście z Wi-Fi się musi połączyć teraz, by się rozłączyło i... Bo mi ktoś polecił sprawdzenie na innej baterii. A ja przecież baterii za 50 zł nie będę kupował nowej. Chyba, że rodzice się zgodzą, to wtedy jeszcze jedną baterię kupię. I wymienię. Na jakąś jeszcze inną. Dobra. Podarowywanie, tak? No to jest podarowywanie pieniędzy. To można zrobić przelew z konta innego iCloud na innego iCloud, nie? Jeżeli ma się na koncie jakieś pieniądze na koncie bankowym, to można tak je wydać, ale w taki sposób, że będzie ktoś inny je posiadał na koncie iCloud. Żebym sobie mógł wydać je, no, na przykład na film, albo na muzykę jakąś, nie? Albo aplikację. No i mamy Apple ID, tutaj sobie możesz zarządzać kontem, pokaż Apple ID, tak? Tutaj sobie możesz zarządzać kontem, zarządzaj płatnościami, kraj możesz zmienić, dodaj środki do konta Apple. No to właśnie mówiłem, dodać środki na konto, możesz sobie tutaj, możesz dodać środki poprzez właśnie taką płatność i wtedy możesz je sobie wykorzystać w dowolnym momencie. Dalej mamy tak, oceny i recenzje, czyli sobie swoje recenzje i komentarze możesz poczytać, spersonalizowane rekomendacje, to polecam, jeżeli to masz włączone, to sobie to wyłącz, bo to jest, chociaż jeżeli dużo kupujesz, to sobie to włącz, bo bez tego nie będzie ci działał Genius, nie? Jeżeli chcesz, żeby Genius ci działał, to musisz to aktywować. Historia zakupów, możesz sobie za historię przejrzeć, ukryte zakupy, to jest fajna rzecz, bo tutaj jak masz coś kupione, to w zakładce tam inne i potem zakupione, możesz wywołać edycję i tam kliknąć ukryj. I dzięki temu nie będzie można pobrać na to urządzenie, tego zakupu, nie? To jest dobre na przykład, jeżeli z danego iPada, czy tabletu od Apple'a korzysta więcej niż jeden członek rodziny, na przykład siostra, brat i jeszcze ktoś inny, to sobie, tu są nieletni, na przykład dzieci, to sobie nie pobiorą tego filmu dla dorosłych, jakiegoś horroru na przykład. Bo będzie on kupiony, ale będzie ukryty.
No i zarządzanie kontem. Tutaj mamy biuletyny i oferty specjalne. Warunki świadczenia usługi i polityka prywatności, nie? To tak. Dalej mamy. Wyloguj się. Możesz się wylogować z konta Apple. I forgot, to jest ta opcja, służy do resetowania hasła, do przypominania hasła do iClouda, do konta Apple ID. O, wpisujesz swojego maila i postępujesz zgodnie z instrukcjami, żeby zresetować hasło. Otworzyło się oczywiście Safari. Widzicie? Jakaś tak to ładowanie kupieje. Ja podłączyłem było 31, a już mamy 51. To jakim ja prądem ładuję? 4 ampery? Hej, widzicie to? Do góry? A ja całą noc ładowałem i zatrzymało się na 88%. Więc to niekoniecznie musi być bateria. Może to być software. Ej, ale naprawdę zobaczyłem teraz, zobaczcie. Ale jajo. I teraz pewnie będzie pół dnia się ładowało do 80. No właśnie, i do 4 tygodnie do 100. No naprawdę, ja nie wiem. Dobra, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o iTunesa na iOS. Zobaczę, jak ja długo już nagrywam, nie? Czas tutaj mi pokazuje iOS, no iOS, tak, OBS, 51 minut, no to szybko jeszcze opowiem wam o komputerowej wersji, tak, ten film będzie długi, mega długi, ale ostrzegałem, więc przełączamy się na pulpit komputera, tego iPhone'a sobie już zablokujemy, o, niech się resetuje co chwilę. Jak mi się podlegał, jak chcesz, to niech się resetuje, ale wracamy do Windowsa. I teraz tak, żeby używać sobie iTunesa Store'a, to musisz sobie pobrać iTunesa na komputer. Ja polecam sobie pobrać go sobie z dobrych programów. Linka wam dostaniecie w opisie. No i nie wpisałem całej nazwy, kurczę. I wyszły jakieś głupoty. O, jest iTunes, proszę. Dla Windowsa, tak. O. Mamy, dostaniecie do tego linka. I teraz jak sobie otworzycie stronę, to klikacie linki do programu. I tutaj sobie pobieracie albo 32, albo 64 bitową wersję, zależy jakiego masz Windowsa. Jeżeli nie wiesz jakiego masz Windowsa, to klikasz na prawym klawiszu myszy na mój komputer, właściwości. I teraz będziesz miał tutaj informację o systemie operacyjnym. Typ systemu, i to będzie wziąć. Ja mam 64-bitową, więc ja muszę mieć 64-bitową. Ja mam taką wersję już pobraną, więc ja sobie teraz otwieram iTunesa, bo ja już go mam zainstalowanego. Ja później sobie go odinstaluję, bo ja za tym programem nie przypadam, ale na potrzeby filmu musiałem go pobrać. Otwieramy. O, otworzył się iTunes Store, ale ja wam przez ono było w sesji, ale teraz go wam wyjaśnię. Czekajcie, bo teraz mi się ten sklep otworzy teraz, ale ja wam wyjaśnię, co po kolei zrobić, żeby to dobrze działało wam. Tak, i ten program ma tendencję do takiego zawieszania się, dlatego ja tego programu nie lubię. Ale wszystko działa, tylko podcasty mam włączone. Dobra, po uruchomieniu takiego programu pojawiłbym się prawdopodobnie taki widok. I że, no, reklam, no,
Nie chcę radia. To taki widok się tam pojawi, nie? I żeby się zalogować, żeby korzystać z iTunes Store, to musisz się najpierw zalogować. Więc klikasz menu konto. Ja tutaj się wyloguję, bo ja tu jestem zalogowany. O, klikasz menu konto. Zaloguj się. Tutaj wpisujemy swojego maila i hasło. Ja maila mam udostępnionego na kanale, więc nie ma problemu. Więc maila mogę ujawnić, a hasło będzie zagwiazdkowane tak czy siak. Więc wpisuję hasło, więc nie będzie problemu, bo nie będziecie wiedzieli, co ja piszę, bo nie ma takiej możliwości. Zalogowałem się, nie? Na konto. I teraz wprowadźcie kilka konfiguracji. Czyli klikamy menu, edycja, preferencje. I teraz tak. Dobra, zakładka wybrane rzeczy. I teraz wprowadźcie te parę ustawień. Pobieranie automatyczne. Czy mają iTunes pobierać automatycznie? iTunes może pobierać automatycznie zakupy dokonywane na innym urządzeniu. Nie? Czy jeżeli coś kupisz na iPhone'ie i później na Windowsie odpalisz iTunes, to automatycznie zostanie to pobrane. Co jest fajną sprawą, więc polecam to aktywować. Dalej mamy zawsze sprawdzaj dostępność rzeczy do pobrania. No to jak będziesz miał coś do pobrania, to będzie cię informowało, polecam aktywować. Pobieraj wideo HD, jeżeli jest dostępne, to polecam aktywować, bo za pobieranie nie zapłacisz. No i pobieraj wysokiej jakości SD, no to również polecam, bo dzięki temu nie będziesz pobierał 240p, tylko 480p, nie? Jeżeli filmu w jakości HD nie ma, nie? No i sklep. Zakładka sklep. I tu sobie możesz wprowadzić pewne ustawienie hasła do mojego konta. Czy wymagać hasła do dodatkowych zakupów po dokupieniu rzeczy w iTunes Store przy użyciu tego komputera? Tak? Czy ma być wymagane hasło do każdorazowych zakupów? Ja polecam aktywować tu zawsze i tu wymagaj hasła. A tu zawsze wymagaj i nic innego. Dzięki temu jak jakieś dziecko twoje włączy komputer i odpali sobie iTunesa i kliknie kup, to nie będzie ci nabijało rachunków, nie? I obciążało budżetu domowego. Dalej, synchronizuj dane o odtwarzaniu między urządzeniami. Polecam aktywować, bo jak uruchomisz odtwarzanie albumu bądź podcastu na iPhone'ie, to możesz sobie skończyć go na komputerze, na laptopie, albo na odwrót. Synchronizuj subskrypcję podcastów i ustawienia, no właśnie, również polecam włączyć. Automatycznie pobieraj grafiki albumów, tego nie włączajcie. Bo jeżeli dodałeś jakieś pliki MP3 do biblioteki poza iTunes Store, to nie włączaj. Ale jeżeli będziesz używał iTunesa wyłącznie do iTunes Store, do sklepu i do niczego więcej, to sobie to aktywuj. Ale ja nie polecam, mimo wszystko, bo zawsze możesz ręcznie sobie pobrać okładkę, nie? I udostępnij informacje o swojej bibliotece. Również nie polecam, bo to jest tak zwana analityka, jakaś tam, nie polecam. Chyba, że ma to wymagane jest do pozwól to iTunesowi pobrać zdjęcia wykonawców. Aha, to sobie to włączcie. Ale to jak widzicie, to już trzeba zaakceptować udostępnianie jakichś danych, więc jednak nie polecam, więc jednak nie. Jeżeli nie jesteś takim psychofanem, jakimś wykonawcą jakiegoś, to nie włączajcie. No. No i to tyle. A jeszcze zakładka zaawansowane. Polecam tutaj zmienić katalog, w którym będą zapisywane, pobierane przez iTunesa rzeczy.
więc zmień, bo domyślnie jest tam dysk C, tam a user, nie, ale tak, nie, ja nie polecam, bo polecam ustawić inną partycję i zupełnie inny katalog, nie? Ja tego nie będę robił, bo potem po nagraniu filmu i tak tego iTunesa odinstaluję sobie, bo nie będę go używał. Tak samo utrzymuj porządek w folderach iTunes Media, czyli w tym folderze, gdzie są pobierane kupione rzeczy. Też to włączcie. Dzięki temu iTunes będzie grupował też na albumy, na muzykę, nie na albumy wykonawcy i jeszcze tam ewentualnie inne gatunki. Kopiuj do folderu iTunes Media pliki, które dodasz do biblioteki. Nie włączać tego i udostępniaj pliki XML w bibliotece iTunes innym aplikacjom. Tego to szczerze wam nie wiem co robi, bo ja iTunesa nie używam, więc się nie wypowiem. I to tyle. Więc teraz tak, żeby używać iTunesa w końcu, iTunes Store'a, to wybierasz sobie zakładkę, czy ma to być muzyka, filmy, czy podcasty. Więc ja wybieram muzykę i klikam zakładkę sklep. I do ładowania chwilę potrwa, bo te... O, już jeszcze chyba załaduję za chwilę. Tak? Jest? Proszę. Jest. Macie dokładnie te same treści, które pokazywałem wam na iOS-ie. Możecie sobie tutaj nowe wydania przeglądać. Reklamy tego Apple Music, dokładnie takie same. Today's Hits, nie? Możecie sobie kliknąć wszystkie, nie? Wtedy sobie zobaczycie listę, nie? O, proszę. Dokładnie tak samo jak na iOS, macie wstecz. Po lewej do góry, po lewej zamówienia przedsprzedażowe przeglądać możecie. Albumy do doskonałych cenach, tej promocje, top albums pop, rock, hip-hop, rap, soundtracks, top albums children's music, czyli muzyka dla dzieci. No. No i to tak to tu wygląda. Jeżeli chodzi o gatunki, to ja szczerze wam powiem, nie widziałem filtrowania na gatunki. Chyba, żeby jest wyżej. No nie widziałem, bo już kilka dni temu się tym bawiłem i nie widziałem filtrowania na gatunki. I każdy album sobie możecie otworzyć, nie? Normalnie. Dosłownie z każdym albumem jest tak samo, więc nie ma tutaj rozróżnienia. Możecie sobie kliknąć rozpocznij, no to wtedy zasubskrybujecie Apple Music, ale do tego trzeba wprowadzić kartę płatniczą, więc wam tego nie pokażę. No i każdy album sobie możesz odsłuchać fragmentu. O, nie, ocenę zobaczyć, popularność utworu, pojedynczy utwór kupić, nie, bądź cały album od razu, tutaj klikając na cenę, ten album możesz sobie podarować tą rzecz, czy po prostu komuś innemu podarować, o. Ale trzeba wymagane informacje o płatności, no to trzeba kliknąć informacje rozliczeniowe, nie? I otworzyć wam się specjalna strona. O, gdzie trzeba będzie podać formę płatności, zdefiniować. Dodaj płatność, jeżeli nie masz żadnej, nie? I tutaj wprowadzasz dane karty albo... No i sobie będziesz mógł kupić wtedy, nie? Dany album. Dobra? Także tak to wygląda. Co tam jeszcze można zrobić? Dodać do listy życzeń, powiedzieć znajomemu, wysłać po prostu wiadomość, o, wpisać
adres e-mail znajomego, nazwę nadawcę i wiadomość, i wysłać linka po prostu. Nie? I co tam jeszcze? Udostępnienie na Twitterze, udostępnienie na Facebooku i kopiowanie linka do schowka. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj, jeżeli dany album jakiś zawiera treści wulgarne, to możemy sobie tutaj zdefiniować, czy album ma być tak zwany album czysty, czy jest ocenzurowany, czy dla dorosłych, nie? Czy bez cenzury, nie? No. No taki akurat wybrałem przykładowy, że on zawiera wulgaryzmy. No ale to jest tylko wyłącznie przykład, żeby pokazać wam, jak działa sklep iTunes Store, nie? No, no i pojedynczy utwór też możesz sobie kupić, klikając na kup. O, logujesz, wpisujesz hasło i kupujesz, nie? Więc, nie, no, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o muzykę, nie? Podobnie wygląda sprawa z filmami. Tylko, że to jest na czarnym tle, tak bardziej klimatycznie zrobione. O, możesz sobie nowości przejrzeć. Queens of Sci-Fi The Alliance Collection. Czyli to samo co na iOS było. Filmy na najmniej, za mniej niż 25 zł. Bestsellery do wypożyczenia. Wypożyć za mniej niż 5 zł. Gatunki. Jakieś konkretne jest materiały reklamy, nie? Bestsellery akcji przygodowe. Bestsellery familijne. Pakiety filmowe. I tu mamy gatunki chyba. Kids and Family. A nie, to są jakieś serie chyba. Independent, no, to są jakieś classics, no, to są jakieś serie. Ale dostępne w Apple TV. Chyba, ale dobrze myślę, ale mnie pamięć nie myli. Nie, w tym. No, gatunki independent, czyli niezależne. No, klasyki i tego typu. Można sobie przewijać gatunki i przejrzeć. Pakiety filmowe, czyli te kolekcje właśnie, o których wspominałem, te takie zbiory, nie, co można kupić sobie kilka filmów, że jeden zamachem, serie takie, nie, gatunki, wszystkie romanse, komedia, thriller, czyli thrillery, action, adventure, czyli przygodowe i akcji, dramaty, sci-fi, fantasy i documentary, czyli dokumentalne, nie? No. Dobra. I z każdym filmem możesz sobie podobnie jak na iOS otworzyć. I sobie tutaj przejrzeć film, informacje na jego temat, nie? I podobne filmy widzowie kupili też, także na iOS też to jest. I tylko mamy jeszcze oceny i recenzje oraz podobne materiały, nie? No, to akurat chyba jest film niedostępny, bo nie ma, a nie, jest scena tutaj. Bo kiedyś była tutaj, a teraz przystąpili tu na dół. Można sobie kupić albo wypożyczyć na miesiąc w ciągu 48 godzin dokończyć to oglądanie. Tak na telefonie. No. I co jeszcze? No to byłoby tyle chyba z najważniejszych rzeczy. Polecam się pobawić we własnym zakresie. Jeszcze wrócimy do muzyki na chwilę. Bo jeszcze wam coś tylko pokażę, że też to radio tutaj jest dostępne, nie? A listę życzeń mamy tutaj, pod tym guzikiem. Mamy dostępne, historia, słowa i życzeń dostępne, a gdzie jest lista życzeń? A nie, tu po prawej stronie. Ciągle zmieniają ten program, widzicie. Zrealizować można kartę podarunkową,
zażądać kontent, to co wam otwierałem, ten iForgot i tego typu rzeczy, to co na iOS pokazywałem. Podarować komuś pieniądze, nie? I wsparcie techniczne, otworzyć, jeżeli coś nie działa, to możemy sobie poczytać. OK. I otworzyć listę kupionych materiałów. Mogliby to zoptymalizować trochę, bo to bardzo powoli działa. Na iOS działa szybciej. No w końcu to nie ich działka, Windows to nie ich działka, nie? Skompletuj album, to jest funkcja, która umożliwia nam skompletowanie albumów, które mamy kupione. Czyli to jest takie coś, że jak sobie kupisz album, ale nie cały, tylko pojedyncze utwory, to tutaj będzie wylistowane będą te albumy niekompletne i sobie będziesz mógł dokupić utwory. Ale już nie w cenie całego albumu, tylko w cenie tych utworów, nie, które zostały. Nie zostały do kupienia. O. No i rekomendowane dla ciebie, czyli ten cały Genius. O, ja tutaj nie mam nic kupionego właśnie, dlatego u mnie się nic nie pojawia, ale jak ty będziesz mnie kupował, to się tutaj będą pojawiały rekomendacje i moja lista życzeń też możemy, tutaj właśnie jest ta lista. Nie, tam na iOS dodałem album i zobaczymy, czy on tu jest. Jest, nie? Flight Club dodałem, więc on tutaj jest. No. Więc się synchronizował. No i jeszcze mamy Apple Music One, czyli właśnie do radio, które jest darmowe. To już oczywiście się buforuje teraz, żeby nie zaczęło grać. No, tu nic. A chyba nie, chyba nic nie gra. Bo ja nie słyszę audio, bo mam wyłączony dźwięk. Ale mamy tutaj przeglądanie stacji, dzisiejsze hity, musisz to usłyszeć, nowa muzyka, radio Apple Music, to właśnie te stacje, które pokazywałem, do dzieła, niezbędnik jakiś, to już polecam sobie sprawdzić w własnym zakresie. Muzyka według nastroju, no i tego typu różne stacje radiowe, nie? A nie, to jest radio, tamto był Apple Music, to jest radio. Dzisiejsze hity, musisz to usłyszeć, nowa muzyka, radio Apple Music, tak? No to samo się włączyło. No to dobrze mówiłem. Czasami w tym iTunesie dla Windowsa jest taki bug, że się nie chce uruchomić. Jest sklep i trzeba go zamknąć całkowicie ten program i włączyć ponownie. No i to byłoby tyle. Tu mamy jeszcze najpopularniejsze utwory, czyli te całe bestsellerista przebojów znana z iOS-a i najpopularniejsze albumy, nie? Jeśli chodzi o filmy, to wygląda podobnie. Mamy też te linki, zamów filmy, czyli lista przedsprzedażowa, wypożyczanie i kupowanie, pomoc dotycząca tego, filmy dostępne do wypożyczenia, najpopularniejsze filmy jeszcze pod spodem, nie? I kolekcje, no. Oraz jeszcze podcasty, programów TV wam nie pokażę, bo programy TV do tego jest potrzebny Apple TV Plus, a ja tego nie mam i nie będę miał. Raczej, no natomiast przechodzimy do podcastów i jak widzicie, możesz sobie do zakładki sklep przejść i tutaj sobie zasubskrybować podcasty też również, nie? I słuchać, więc mamy tutaj zaprojektuj swoje życie. To co porobiłem film o tym, nie? O, bądź. iPhone został podłączony, ale nie rozpoznany. No bo się restartuje się iOS, dlatego się te błędy pojawiają. No. Coś się kurde pierdiczy.
Dobra, my mamy ten podcast i możesz sobie oczywiście pobrać pojedyncze odcinki, udostępnić, kopiować linka, nie? Posłuchać, po prostu klikając na play, tutaj przy odcinku. O. I tak to wygląda, możesz sobie jeszcze zasubskrybować podcast. Dzięki temu, jak się pojawi nowy odcinek, klikasz sobie subskrybuj. Jak pojawi się nowy odcinek, to iTunes będzie pobierał automatycznie do tego katalogu MP3 do posłuchania. O, i już mamy zasubskrybowany podcast. Ojej, dobrze powiem, ojej. Tak? Nie. No jest, w bibliotece już powinien być. O, tu. Zaprojektuj swoje życie, proszę. Tu mamy już tutaj listę odcinków. Jak klikniemy sobie na chmurkę, to nam się automatycznie pobierze, nie? Na komputer. I tu mamy kropeczki i jak są te kropeczki, to... A nie, nie, to nie jest postęp. Tu mamy postęp. To kółko. Ja zrobię cięcie i jakby się pobierze, to wam udowodnię, że to jest MP3. Zwykłe MP3, nie? O. Ja zrobię cięcie, żeby nie przedłużać i tak już długiego filmu, ale taki będzie, taki miał być. Nie? Gdzie ten OBS jest tu? Zrobię cięcie. Jestem z powrotem, pobrało się. Także przechodzimy teraz do katalogu. Gdzie się to pobrało? No tam w ustawieniach zakłady zaawansowane, nie? Wypróbuj bez opłat, jakaś reklama się włączyła. Nie teraz. Dobra, dziękuję. Otwieramy teraz katalog. Gdzie mamy? Tak. C. Users. Nazwa użytkownika. Ja mam ten Dawid nazwany. Music. Albo muzyka, jeżeli to po polsku to muzyka. iTunes. I teraz iTunes Media szukamy. I teraz mamy trzy katalogi. Automatycznie dodaj do iTunesa, to jak mamy coś synchronizacji z iOS, iPhone'em połączonym, no to takie coś tam będzie. Ale my szukamy, nas interesuje Downloads. A jeżeli nie Downloads, to po prostu Podcasts. I to mamy, jak widzicie, zaprojektuj swoje życie. Tylko, o, widzicie, zaprojektuj swoje życie. I mamy odcinek jubileuszowy. I format MP3. I normalnie można włączyć w innym programie. I normalnie możesz to skopiować też na Androida, bo próbowałem. Skopiowałem to na mojego LG-ka. Włączyłem PowerAmpa i normalnie działało, więc... Możesz sobie słuchać podcastów od Apple'a też na Androidzie. Nie? Tylko musisz je sobie najpierw pobrać na komputer, a dopiero potem skopiować na Androida. Na telefon z Androidem. Bo aplikacji nie ma na Androida, aby mogła być. Nie? Dobra. No, sobie skasuję ten plik, bo jest mi niepotrzebny. I tam tak samo będą grupowane będą te albumy, nie? Będą jak sobie kupić jakiś album i sobie go ściągniesz, to będą właśnie w tym folderze będą też albumy iTunes Media, nie? A jeżeli chodzi o format, to ja nie powiem, czy albo to jest FLAC, albo to jest właśnie MP3 też, nie? Ale podcasty są na pewno MP3, bo byłem w stanie to sprawdzić. Bo podcasty są za darmo. No i mamy też tutaj te stacje, które tutaj tworzyłem kiedyś, nie na iOS, więc one tutaj też wylądowały. No to tyle. I książki audio, książek audio wam nie pokażę, bo książki audio są niedostępne w Polsce. Więc wam nie powiem. Więc będę powoli żegnał, nie wyłączę sobie iTunesa. Sprawdzę tylko coś.
Okej, nagrywam. Rek jest okej. No, będę z wami się żegnał. Piszcie, co o tym myślicie. O tym sklepie iTunes Store, muzycznym, filmowym. Czy ma to sens? Moim zdaniem, jeżeli korzystasz ze sprzętu Apple'a, czyli komputera i Mac i iPhone'a, czy iPada, ewentualnie iPoda Touch, to jeszcze ma sens. Ewentualnie właśnie Windowsa. Ale jeżeli nie masz iPhone'a, a tylko komputer z Windowsem, to również to ma sens, tylko że tak po prostu tak już na siłę trochę, nie? Żeby sobie po prostu może zakupić muzykę Spotify, żeby kupić niż Apple Music, czy jakąś album kupić, nie? W iTunes Store, nie? No, taka jest moja opinia. Także subskrybujcie po więcej, nawet gdy wiem, jak wytrwaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się to podobało, subskrybujcie po więcej, a ja się z wami już teraz żegnam. Do zobaczenia. Kawał był na początku, także drugiego nie będzie. Do zobaczenia. Cześć. Następny film powinien już być trochę krótszy. On będzie w piątek, czyli to będzie Wielki Piątek, więc to będzie już materiał trochę krótszy, na pewno. Więc do zobaczenia. Cześć.